Dzień zaduszny, dzień wspominania zmarłych, dzień refleksji, podróży sentymentalnych. Myślimy o osobach, których już nie mają, miejscach, które kiedyś były z nami związane, z naszą historią, z naszym państwem. Teraz znajdują się za granicą. Ta zagranica to przede wszystkim wschód: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, ale także i południe Europy, chociażby Włochy czy Francja. Tam przecież też jest nasze dziedzictwo, które należy chronić przed zapomnieniem i zniszczeniem. A gośćmi debaty są dr Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Dobry wieczór państwu. I profesor Janusz Smaza z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Dużo jest takich miejsc, panowie? No tak naprawdę, niestety do tej pory nie wiemy. Po dr dzień. Michał Laszczkowski. Tak naprawdę przez ostatnie 25 lat wsparcie państwa polskiego dla ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą istniało, ale nie miało nigdy charakteru systemowego. Dopiero w zeszłym roku został powołany Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, który rozpoczyna systemowe badanie stanu zachowania polskiego dziedzictwa. Kultury jak za granicą. I żeby pokazać skalę problemu, zadam pytanie, jak się panu wydaje, ile jest nagrobków polskich na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie? czyli jednym z czterech najważniejszych, największych polskich cmentarzy? No prosto odpowiem, nie wiem. Osiem tysięcy. 8 tysięcy. Do dzisiaj zachowało się 8 tysięcy polskich nagrobków na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie. Czyli ten cmentarz, który jest porównywalny z Rakowicami, Wileńską Rosą czy warszawskim Polską. Jeden z największych i najważniejszych polskich cmentarzy, ale zachowało się na nim tylko 8 tysięcy nagrobków. Jeżeli pojedziemy na przykład na, na tereny Wołynia, Podola czy, czy nawet Ziemi Lwowskiej, zobaczymy cmentarze takie prowincjonalne, niewielkie. Tamte nagrobki paradoksalnie częściowo są zachowane, ale ile ich jest, jak one zostały, jakie jest stanie zachowania tego, Zasadniczo nie wiemy. Punktowo były te badania robione, na przykład cała żmudź, czy, czy inflanty polskie na Łotwie zostały zinwentaryzowane, ale takich systemowych badań w jakiś sposób koordynowanych przez państwo do tej pory nie było. Więc na pytanie, ile jest tych cmentarzy, to możemy odpowiedzieć, że wiele. Ile jest tych nagrobków? No Ja szacuję na, na, kilkaset, na kilkaset tysięcy, już nie milionów, na kilkaset tysięcy. Natomiast jakie to są nagrobki, ile ich zostało, czy to są rzeczywiście wybitne dzieła sztuki, czy tylko, jak powiem, e, 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 obiekty niskiej wartości artystycznej, ale o dużym znaczeniu symbolicznym i emocjonalnym, to będzie przedmiotem badań Instytutu, na które, mówiąc wprost, bardzo czekamy, bo, bo tak naprawdę. Żeby zaplanować całą kwestię ochrony dziedzictwa kulturowego, budowania, że tak powiem, świadomej pamięci o, o, o przeszłości, musimy przede wszystkim wiedzieć, co się zachowało, wybrać to, co jest najcenniejsze i, i to chronić. Tutaj dodam, że z panem profesorem współpracujemy już od, od szeregu lat i mamy ten sam wspólny problem: za co się złapać, co jest tym najważniejszym, co należałoby co chronić. No i w pierwszej kolejności zabieramy się za te obiekty, które mają bardzo dużą wartość artystyczną. To są przeważnie duże obiekty w ważnych, onegdaj ośrodkach, ośrodkach historycznych, takich jak na przykład kolegiata świętej Trójcy Wołyce na Wołyniu, piękny xvii wieczny kościół, którego istnienie wiemy. Ale jaki jest stan zachowania polskich zabytków w innych prowincjonalnych kościołach, które może nie są tak widowiskowe jak obyka? No to wszystko jest przedmiotem stałych badań i dopiero. Zakończenie tych badań pozwoli nam na całościowe ujęcie problemu. Panie profesorze, profesor Janusz Symaza, jakby pan uzupełnił odpowiedź na tak postawione no. pytanie, jak dużo jest takich Lepsa miejsc poza, poza tym, że nie wiemy. Lepsza sytuacja jest o tyle właśnie, tak wspominał pan redaktor części europejskie. Włochy na przykład, czy Francja, gdzie działają stowarzyszenia, we Francji działa jedno z najstarszych stowarzyszeń, które 80-lecie obchodziło niedawno, zajmujące się grobami polskimi i, i, i żołnierskimi. Żo i, żo i, żo i, żo I to mamy, Francja Francji mamy rozeznanie bardzo dobre w tej chwili. Wszystko jest policzone niemalże i choć też znajdujemy perełki w czasie gdzie niegdzie. We Włoszech też mamy <laughs> przepiękny cmentarz Campo Verano, gdzie najpiękniejsze nagrobki naszych artystów też są. No ale to, jest, to są takie sztandary. Zresztą... No, tam pan, pan też tak. pracował, biorąc udział w pracach konserwatorskich. Tak, przy tym na przepięknym nagropu polskich artystów właśnie, gdzie między innymi jest pochowany jeden z Gierymskich i tak dalej. I, na to, ale mamy też takie sytuacje od niedawna, na przykład zupełnie zapomniane kiedyś, Naddniestrzańska Republika Mołdawska ze słynnym Raszkowem, bardzo historycznie znanym, gdzie ja też już po, mamy rozpoznanie cmentarza polskiego, na którym jest ponad, 300 nagrobków prawdopodobnie, niesamowitych wartościami artystycznymi i lokalnymi warsztatami kamieniarskimi. Mamy rozpoznanie doskonałe na przykład na cmentarzu w Kiszyniowie polsko-ormiańskim, gdzie mamy ponad 70 polskich wspaniałych nagrobków też. I są to, to są takie jednostki, gdzie mamy rozpoznanie tego typu wspaniałe. No, jeśli idzie o, przykład, o kochaną Rosę naszą, prawda, no mamy inwentaryzację tych nagrobków, tych ale jest nie, niepełna jest, też to, jest, ta, jest ta inwentaryzacja do końca. Czyli jest, niestety mamy cały czas brak. Znaczy jesteśmy pokoleniem, które powinno właśnie dzięki te, takim jednostkom organizacyjnym jak Polonika dokładnie zinwentaryzować, opisać, dokumentować. I to jest, to musimy obowiązkiem naszym. jest. Na pewno nie wszystko uratujemy, bo nie damy rady. Są to prace konserwatorskie bardzo czasochłonne, bardzo drogie i no, takie mamy możliwości w, tym, w naszym pokoleniu, ale liczymy, że coś. Chcemy zostawić to po sobie i dla następnych pokoleń, żeby też się mogły realizować. W takim razie kto powinien rozpoznawać te polskie pamiątki historyczne, to nasze dziedzictwo kulturowo-historyczne, czy organizacje tutaj z Polski, czy może tam Polacy mieszkający na tych terenach? Znaczy przede czy, w ogóle, czy przede wszystkim fachowcy. Czy w ogóle... Przede wszystkim wychowcy i takie prace, w jakim zakresie... Czy fachowców bo... jest też wystarczająca ilość? Znaczy myślę, chyba. że tak, natomiast na to się wiąże z, z dosyć dużymi kosztami, dlatego że... W szereg instytutów Badawczy, chociażby Instytut Sztuki Uniwersytetu Karna Stowanwarzyńskiego, czy Instytut Uniwersytet Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale szereg innych jednostek takie badania prowadziło z różnych grantów, na przykład z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. I tak na przykład kościoły dawnego województwa ruskiego czy szereg różnych dawnych województw na terenie dzisiejszej Białorusi, one zostały przebadane. Wiemy, co tam się znajduje. W przypadku nagrobków jest tutaj sprawa troszeczkę bardziej skomplikowana, bo naprawdę wybitnych historyków sztuki, którzy teraz są profesorami, dyrektorami ważnych instytucji, a którzy 20 lat temu rozpoczynali te prace. No nie jesteśmy w stanie zaangażować do rozpoznawania obiektów o nikłej wartości artystycznej, ale jednak bardzo ważnych emocjonalnie. Myśmy w ramach Fundacji przez 6 lat prowadzili projekt inwentaryzacji cmentarzy polskich na terenie dawnych Inland Polski, czyli Ładgali na Łotwie. To były takie 9-dniowe obozy wolontariackie, gdzie grupy pięciu, że tak powiem, samochodów, kolejne 20 par osób jechało na Łotwę. Wynajmowaliśmy domek nad jeziorem. Ale to było na zasadzie wolontariatu? To było na zasadzie wolontariatu, ale koordynowanego przez Ministerstwo Kultury, to znaczy efekty pracy, które żeśmy wykonywali, czyli te proste, bardzo nagrobki, które właściwie po przeszkoleniu każdy jest w stanie opisywać. Fotografowaliśmy, mierzyliśmy, spisywaliśmy skrypt zakładaliśmy kartę zabytku ruchomego, bo to taka ciekawostka, że nagrobki mają status zabytku ruchomego. I takie karty przekazywaliśmy do Ministerstwa Kultury, do bazy wiedzy, którą, bazy danych, którą ministerstwo prowadziło, a teraz prowadzi Instytut Polonika. Dzięki temu tak naprawdę mamy wiedzę, nie tylko my jako fundacja, ale również potencjalni badacze, którzy właśnie współpracują z Ministerstwem Kultury, jakie nagrobki się zachowały, gdzie te nagrobki się znajdują, no i ewentualnie możemy typować pod tym kątem obiekty do prac konserwatywnych. I takie prace już były. Na przykład w miejscowości Patmali została zakonserwowana część zespołu nagrobków żelibnych należących do rodziny Platerów Zyberków. A mówię o tym dlatego, że takie obozy wolontariackie, w których może uczestniczyć prawie każdy, powodują bardzo dużo odkryć. I dla wielu moich znajomych szokiem było to, że właśnie w miejscowości Patmali jest cmentarz, na którym leżą, który należy do folwarku, w którym urodziła się Emilia Plater. Ta dziewica, bohater, która przybyła w powstaniu listopadowym z Litwy, nie przybyła z Litwy, przybyła z Łotwy, o czym mało kto, mało kto z, nas, z nas wie. Natomiast to, co, się, co, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, to to, żebyśmy jednak pamiętali, że Świadomość tego, co zostało, jest tak naprawdę troszeczkę sfalsyfikowana, znaczy jest troszeczkę za, 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 zakłamana. Nam się wydaje, że tak naprawdę tam gdzieś na wschodzie czy za granicą pozostały jakieś wielkie skarby naszej przeszłości. Tak to prawda, ale jeżeli pojedziemy na, dawne ziemię, na, na obecne ziemie zachodniej Rzeczypospolitej, czy pojedziemy na jakieś chociażby cmentarze żydowskie w Polsce, Zobaczymy porównywalny stan zachowania substancji zabytkowej. Znaczy ta pożoga II wojny światowej, przesunięcie granic, deportacji ludności spowodowały, że akurat cmentarze ucierpiały najbardziej. Brak opieki, stałej opieki. Po prostu są zaniedbane. Nie po prostu są zaniedbane, ale powiedzmy sobie, wprost są rozkradzione. Znaczy to jest tak, że jak pracowaliśmy na cmentarzu tatarskim w Studiance, pan profesor był kierownikiem zespołu konserwatorskiego, okazało się, że na cmentarzu nie ma żadnych nagrabków piaskowcowych. No potem się w ziemi, znalazły cztery, ale nie ma. Dlaczego? Botało się do budowy, bardzo dobrze służyły za osełki. I teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego w Polsce na 1200 cmentarzy żydowskich, bo tak akurat zostały policzone, na większości nie ma żadnych nagrobków. Owszem, były dewastacje w czasie wojny, na, na drogi, na, na budowy, jasne. Ale to tak naprawdę pokazuje nam, jaki jest stosunek do dziedzictwa kulturowego osób, które nie utożsamiają się z danym, z danym elementem dziedzictwa. To znaczy, że jeżeli nie uznajemy jakichś pozostałości przeszłości za własne, w tym momencie są one nam obojętne, a następuje zarośnięcie, dewastacja, kradzieże, no przecież nagrobki zawsze da się przerobić na nowe nagrobki, no bo to przecież taniej. I Dzisiaj, tak naprawdę myśląc o, 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 o pamięci, myśmy w kontekście całej Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie tak naprawdę te granice się poprzesuwały bardzo, ludność, ludność się przemieściła, no i. My oczywiście bardzo, chętnie zapraszamy, bardzo serdecznie zapraszamy na różne wolontariaty, które robimy na wschodzie, ale zapraszamy też do organizacji wolontariatów w kraju. Mamy mnóstwo cmentarzy żydowskich, niemieckich, holenderskich, łemkowskich, bojkowskich. Tych cmentarzy jest bardzo, bardzo dużo. Są one w bardzo różnym stanie. I taki dzień jak dzisiaj, dzień zatuszny, tak naprawdę może być dla nas bardzo dobrym momentem refleksji nad tym, tak naprawdę skąd jesteśmy. Skąd żeśmy się wzięli, kto był tutaj przed nami, albo kto... Był tutaj razem z nami, kto współtworzył kultury naszego, naszego, naszego państwa, naszego narodu. Jak ta kultura. Wygląda inaczej po 70 latach od momentu, kiedy Polska była krajem jeszcze wielonarodowym, bo to do 80 lat, przepraszam, czas leci. I tak naprawdę pomyśl o tym, że nie tylko kuchnia, nie tylko język, ale również inne elementy innych kultur, które współtworzyły tą wielokulturę czy zostały do dzisiaj. I my akurat z panem zajmujemy się ochroną tych obiektów, które są dziedzictwem stricte materialnym, substancją zabytkową. I patrzymy na to właśnie w tym kontekście. Patrzymy na to właśnie dlatego pracujemy i na cmentarzach atarskich, i na Polski za granicą, ale także pracujemy ale pracujemy także na cmentarzu żydowskim, pracujemy w kościołach, w cerkwiach, w miejscach, które są materialnymi śladami tego, co wytworzyła wspólnota I Rzeczypospolitej. Pan, Panie Profesorze, tak. prowadził pracę między innymi na cmentarzu obrońców Lwowa w kolegwiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim w latach 1995-2003. Kierował grupę konserwatorów, która w ramach działalności Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Polska dokonała rozpoznania, zabezpieczenia, konserwacji albo też i restauracji zachowawczej kresowych zabytków. Ogrom pracy za panem podejrzewam również i przed Panem jeszcze. Tak, niektórzy mówią, że do plana jest jestem swoim działaniem. Mm -hmm. <laughs> Także no, to rzeczywiście w pier, pierwszym okresie w latach 90. jak rozpoczęliśmy razem ze świętej pamięci profesorem Ryszardem Brykowskim, no, ogromne działania, właśnie inwentaryzacyjne zabezpieczające. No, czas tak szybko biegnie, że to było zabezpieczanie obiektów bardzo wysokiej klasy. Te obiekty, które się udało już po tym czasie zakonserwować profesjonalnie, na przykład kolegia ta 29 lat prac studentów polskich, uczelni konserwatorskich, kilka prac magisterskich, ponad 600 studentów brało udział w praktykach i również w wolontariatach. Tu tylko wspomnę, że wolontariat w przypadku prac konserwatorskich jest bardzo trudny, bo według przepisów. Żeby zabytkami mogły się zajmować osoby posiadające dyplom z takimi uprawnieniami po prostu. Ta wolontariat ogranicza ja bardzo chętnie biorę wolontariuszy również, ale bardzo rzadko do prac, głównie do prac pomocniczych, jeżeli mamy tego typu działania. I tych działań mamy, w tej chwili jesteśmy na tym etapie, że coraz więcej właśnie o ile możemy w rodzaju praktyk studenckich robić właśnie niektóre prace. Żółwka była robiona przez wiele lat w formie praktyk studenckich. Kamieniec Podolski też w formie praktyk studenckich. To czas najwyższy przyszedł, żeby pracę zintensyfikować, bo w ten sposób żółwkę moglibyśmy jeszcze robić za 20 lat kolejne, bo taki jest problem konserwatorski z tą kolegiatą. Zaczęto już moi absolwenci, zaczęli po prostu tworzyć zespoły konserwatorskie i zakochali się w kresach. Przesiadł tam po prostu latami już tej chwili przez sezony konserwatorskie. Żukiew, w Podolski to oczywiście tereny dzisiejszej Ukrainy. Tak. No, mamy jeszcze, zajmujemy się też, tak tu wspomniał kolega, kolegiatą Owiecką, ale jeśli chodzi o cmentarze, to na przykład mamy cmentarz, gdzie mamy mnóstwo cmentarzyków przepięknych, maleńkich, które są zapomniane, a gdzie mamy perełki historii naszej Polski. Na przykład kto z Polaków zna, albo niewielu Polaków zna, gdzie jest pochowany Kornel Ujejski na przykład, prawda? A jeżdżą, jak się jeździ trasą Lwów-Łódz, to widać na horyzoncie... Lasek, gdzie jest pochowany kornelujejski i tego typu mamy perełek pełno właśnie tam i staramy się właśnie pierwsze pierwszej kolejności te właśnie perełki historii polskiej zabezpieczać profesjonalnie, konserwatorsko. Ale sami znajdujecie te perełki, czy ktoś zgłasza, że o tutaj znaczy... jest warta... Te informacje, Wart, tak, tak, obiekt tak. warty odrestaurowania, warty rozpagowania, warty przypomnienia. Tak. Bardzo często sami robimy takie wyprawy, ale mamy też środowisko, bardzo dużo środowisk właśnie z yy, kres, kresowiaków właśnie zgłasza nam takie, takie właśnie wspaniałe perełki, na przykład yy, Karol Lipiński, jeden z najwspanialszych kompozytorów i muzyków przed Chopinem. Ba bardzo mało kto wie, że jest pochowany w niewielkiej miejscowości w Józefce, Wirliw, pod... Yy, pod yy, Tarnopolem. I to, to zgłosił Towarzystwo Muzyczne imieniem Karola Lipińskiego, Zadzenia Podlaskiego na przykład. Ale też mamy tak. nawiązaną szeroką współpracę ze środowiskiem właśnie historyków sztuki, tych inwentaryzatorów, tak. tych osób, które tak naprawdę są w stanie merytorycznie ocenić, ja nie jestem na przykład historykiem sztuki, ale są w stanie merytorycznie ocenić wartość danego obiektu. Bo powiedzmy sobie szczerze, to, że coś jest stare, nie znaczy, że jest cenne. To, że coś jest, to, że coś jest wydaje się być bardzo ciekawe artystycznie, nie znaczy, że tak naprawdę... Jest ciekawe artystycznie i często, często po prostu potrzebujemy pomocy historyków. Jak już dochodzi do konserwacji, to zdecydowanie historycy sztuki przygotowują różnego rodzaju ekspertyzy, opinie jak o propos historii danego obiektu. Ale no powiedzmy sobie szczerze: rocznie jesteśmy w stanie poddać konserwacji kilkaset nagrobków w skali, w skali do tej pory tak było, do, do czasu powołania Instytutu Polonika, teraz zobaczymy, kilkaset nagrobków w skali roku. No to wybór tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo trudny. Bo, bo tak naprawdę jest tego bardzo bardzo dużo. Na Campo rano mamy do czynienia, mamy zachowanych około setki polskich nagrobków. Kampowe rano w Rzymie. Poddaliśmy konserwacji do tej pory pięć. I tak naprawdę, bo nie ma pieniędzy? Bo, bo, fundusze są, bo fundusze są za małe, ale także powiedzmy sobie szczerze, tylko praca systemowa ma jakikolwiek sens. Bo jeżeli mamy, jeżeli mamy korzystać z programów dotacyjnych, no to kto będzie czekał do kwietnia, a, a, mhm. aż dostaniemy dotację, żeby można było realizować pracę w sytuacji, kiedy mamy do wykarmienia rodziny Jeżeli byśmy mieli finansowania wieloletnie tego typu prac, czy my, czy w ogóle ktokolwiek inny taki byłby system, to by pozwalało budować takie zespoły po prostu bardziej stabilnie i na dłużej. Nie każdy ma taki komfort, żeby, żeby sobie na takie, takie wariactwo pozwolić. Natomiast druga sprawa to właśnie skala, skala działań. No jeżeli jedziemy kilkaset kilometrów poza Polskę, po to, żeby poddać konserwacji dwa nagrobki, bo mamy taką niewielką dotację, to w tym momencie konserwacja 50 nagrobków na, na ten samendarz kosztuje znacznie więcej. Gdybyśmy to robili, mówiąc bardzo brzydko, to pan profesor zaraz mnie zgani hurtem, czyli gdybyśmy mieli środki na kilkadziesiąt nagrobków od razu, możemy zwiększyć zespół, ale koszty realizacji tej konserwacji, koszty wyjazdów z tego są po prostu znacznie mniejsze, więc generalnie tylko działanie. W dużej skali ma szansę tak naprawdę uratować nasze, nasze najcenniejsze obiekty. Panie profesorze? No, przykład właśnie podobny. Mamy też niesamowity cmentarz pod Paryżem, Montmorency, gdzie mamy ponad 270 polskich nagrobków, i też wszyscy się tym cmentarzem opiekują, każdy na swój sposób. Ale do dziś mamy. No, ja tam już jestem od czterech lat i próbujemy zbudować takie właśnie systematyczne y, działania konserwatorskie. Między innymi tam gdzie jest Olga Boznańska pochowana, y, Tadeusz Makowski i tak dalej. I próbujemy taki system budować, żeby to było robione z rozmysłem i żeby efekty były po prostu. Bo tak to przyjeżdżają grupy wolontariuszy i po roku, dwóch efekty znikają po prostu. Albo są, są to grupy wolontariuszy, tak jak mówię, niespecjalistów konserwatorów, ale można tych wolontariuszy też wykorzystać, ale rozsądnie do tych działań na przykład. Ja bardzo dużo wolontariuszy wykorzystywałem czasu, pracując w społecznej komisji ratowania sztuki cerkiewnej w Polsce. Zajmowałem się cmentarzami przez właśnie Łemkowszczyznę, Bojkowszczyznę, Bieszczady, Polesie, po aż po Hajnówkę. I gdzie wolontariuszy miałem mnóstwo na cmentarzach właśnie, tylko to są do, do tych pierwszych prac porządkowych są niezbędni wolontariusze po prostu. I tak naprawdę na tym powinna polegać ta współpraca, czyli generalnie, że wolontariusze porządkują cmentarz pod opiekiem konserwatorów, ale w ślad za nimi idą właśnie konserwatorzy z profesjonalną konserwacją, z udziałem historyków sztuki, z udziałem środków publicznych i prywatnych, bo to jest jednak ważne. I tak naprawdę współpraca oraz działania społeczne wokół danego tematu to jest jedyna szansa na zachowanie, na zachowanie dziedzictwa, bo mówiąc wprost, bez świadomości... Każda nasza praca będzie na marne. Ludzie muszą mieć poczucie, że to jest coś ważnego dla nich. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, ale także ci, którzy tym uczestniczą. Więc jak najwięcej edukacji, jak więcej działań społecznych, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uratować to, co jeszcze pozostało A w naszej Proszę powiedzieć, jak miejscowe władze, na przykład na Ukrainie czy na Białorusi, reagują na tego typu prace? Ale wszystkie nasze prace, tak samo jak w Polsce, tak samo za granicą, są realizowane we współpracy z właścicielami. Każdy obiekt ma swojego właściciela, czy to jest właściciel prywatny, czy to jest e, wspólnota samorządowa. Bo to nie czy... może być samowolka. No być nie samorząd. może, nigdzie nie może być samowolka. Znaczy, jak chcemy komuś wejść na cmentarz i go uporządkować, to będzie zawsze z tego kłopoty. Czasem są cmentarze komunalne, czasem to są cmentarze samorządowe. Czasem zdarzają się, to są cmentarze na terenie prywatnym. I powiem, powiem wprost: nigdy nie miałem okazji spotkać się z, z, z wrogością, czy z niechęcią. Czasem to była. była no, pewnego rodzaju lekceważenie, chcecie to róbcie, ale yy, kolejne nasze projekty, w tym roku chociażby Cmentarz Bazyliański w Krzemieńcu, gdzie otrzymaliśmy formalnie pisemną zgodę po pierwszym tak naprawdę spotkaniu, potem otrzymaliśmy wsparcie przy wywożeniu różnego rodzaju yy, 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 samosiewów z tego, wyciętych szaków, yy, potem było jakaś wielki jubel na zakończenie prac konserwatorskich. Mówię o tym dlatego, że coraz więcej lokalnych społeczności, przede wszystkim na Ukrainie, ale też w Polsce, zaczyna zdawać sobie sprawę z tego z potencjału, jaki posiada Mając na swoim, na swoim terenie obiekty dziedzictwa kulturowego. I paradoksalnie, i paradoksalnie to jest to, co, o co chodzi. My możemy przyjechać, wyciąć krzaki. Wyjechać i te krzaki za kilka lat zarosną. Tak było w Krzemieńcu. 6 lat temu żeśmy wycięli te krzaki, teraz już było zarośnięte. ale moment, w którym zaangażuje się to lokalna wspólnota, nie tylko organizacje polskie, ale również tak jak w przypadku Krzemieńca, nie tylko lokalna wspólnota religijna, ale przede wszystkim młodzież czy, czy różnego rodzaju aktywiści, to jest ten moment, kiedy ten projekt ma szansę powodzenia. Restaurowaliśmy w Krzemieńcu cztery nagrobki, dwóch dyrektorów i dwóch profesorów Liceum krzemienieckiego, czyli tych atyńskich, przepraszam, yy, wołyńskich Aten, mm -hmm. jednej z najważniejszych uczelni. Czy te nagrobki zarosną za, za, za 5-6 lat? No, mamy nadzieję, że nie i po to właśnie angażujemy również Polską Młodzież Liceum imienia Tadeusza Czackiego, który przecież zakładał to liceum, i właśnie ludzi z koledżu, który znajduje się na terenie, na terenie e, dawnego liceum krzemieńskiego i lokalną wspólnotę polską i władze samorządowe krzemieńca. To takie działanie daje nam nadzieję na to, że to działanie będzie miało sens. Bo sama konserwacja dla konserwacji to jest tylko, no, niestety, sztuka dla sztuki. Ja jeszcze dodam to, co nam się udało już ostatnimi laty i to jest przyszłość właśnie, że tworzymy zespoły mieszane, międzynarodowe w tym wypadku, jeśli chodzi o Ukrainę. Ale to się udało też dzięki temu, że... No, Mogę się troszkę pochwalić, że udało nam się założyć kierunek konserwacji kamienia w Lwowie i absolwenci z tamto, z tamtej uczelni również zdolni, bo wszędzie mamy zdolną młodzież, tylko trzeba ją troszkę pokierować, jak ja zawsze mówię we właściwym kierunku. I zespoły konserwatorskie, mieszane konserwatorów są. Najlepszy efekt jest po prostu i, i przy pracy, bo się szkoli to młodzież i później wasze nas, później, bo to jest najważniejsze, żeby, nie, żeby byli ludzie, którzy poczują się odpowiedzialni, jak nas nie będzie tam. W każdym razie najważniejsza jest świadomość potrzeb, jak wiele trzeba jeszcze zrobić, żeby to dziedzictwo i kulturowe, i historyczne, również narodowe zachować, utrwalić w pamięci do przyszłych pokoleń. Że takim dosyć przykrym dla nas momentem bo kiedy Instytut Polonika opublikował badania, które przeprowadził na różnych grupach młodzieży w całej całego kraju, okazuje się, że 92% młodzieży, czyli przed 20 czwartym rokiem życia, z tego co pan 24 czwartym rokiem życia, nie ma w ogóle świadomości, że poza granicami Polski pozostało jakieś dziedzictwo. I to tak naprawdę pokazuje, jakie i ile jest pracy do zrobienia, jeśli oczywiście na tej pracy nam zależy. Mam nadzieję, że ta rozmowa dzisiejsza poszerzyła tę świadomość. Mamy taką też również nadzieję. Dziękuję bardzo, dr Michał Raszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i profesor Janusz Smaza z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Była to debata jedynki.